No siema. Już nam się tutaj Elden odpala. Nam się Eldenik odpala. Dzisiaj chyba jakiś właśnie bosik będzie, tak mi się wydaje coś. Bo skończyłem przed taką windą. Skończyłem przed taką dosyć ciekawą. Czemu pad nie działa? A, bo mam chyba tak. Nie, właśnie, nie wiem, zaznaczone jakieś okno na drugim ekranie. No, tylko jeszcze jedno. Chcę w końcu sobie zadać pytanie. Co mogę grać zamiast tego? Inteligencja nie. Czyli nie mam za bardzo czego grać innego. Trochę szkoda, bo wychodzi to tak, jakbym grał na trzech tych, jak to nie są te talizmany, artefakty. Nie będzie artefakt, a to jest talizman. No i tak. Już pod kolejnego rana. No, to jest jak nic, boss jakiś. Jeszcze nie widzę tu nikogo, ale... I tak, gramy tego. Night Cometę, ewentualnie mogę Proce zagrać. To Proca mi zawsze lepiej wychodziła finalnie. Bosik. No to jest boss? Jakaś kulka? Jajo? To z krwi wyjdzie jakiś wampir? Regis, to ty? To nie Regis. Kto grał Wiedźmina ten wie, czy tam czytał książki. I był Regis. Dearest Mikala. Najdroższy? You must Jakiś król? abide alone a while. Welcome, honored guest. Hej. To the birthplace Szanowny gościu. Dynasty. Wiecie, kto to powiedział? Ksajo. Był taki mem. Ten go Mandzio obrażał czy coś? Bo... Coś tam dok, coś tam to powiem. Szanowny gościu. O kurwa. O kurwa, mi wyjebę. Czy on się nie uleczył? Ej, on się nazywa Mohg. Czy to nie jest ten, co blokuje
DLC, tak? O. O, czy nie potrzebowałem windy na dół, bo się respię tutaj. A gdzie jest ta kapliczka do respa niby tu? Nie widzę jej. A, tu jest. Dobra. Wciąż praktycznie nie widziałem jej. A ram sam sam, a ram sam sam. No, wyjebał mi się tak mocnego. No ile on tego kaskuje? Nie no, nie wiem, czy on jest jakiś super trudny. Szczerze, tak chyba tak nie jest jakiś super trudny ten boss. Problem mam z tym, że on mnie kurwa one-shotuje tak troszkę, nie? Co jest? Naciskam ten Y i... A przetestujemy sobie, zobaczymy jak tu pójdzie. Ej, ta druga faza jest, ale nie, no lepiej, z Night Comety lepiej tu chyba wchodzić, coś mi się wydaje. Dużo szybciej, od razu drugą fazę miałem. Tylko... Kurczę, no czegoś mi to brakuje, tej odporności na krwawienie mi trochę brakuje, ale dobrze, że mam dużo potek. Dużo potek, no... Problem jest taki, że on się leczy. On się leczy, nie. Maram sam sam, maram sam sam. Dobrze. A pierdole, no niedobrze jest, niedobrze. Nie mam... Nie wiem.
Musi być jakaś strategia na niego. On się turbo mocno leczy. Ja go muszę zabić tak jakby na tej drugiej fazie drugi raz, nie? Jakby to, że ja mu tu robię dużo dipsa, to... A może na drugą fazę powinienem zmienić wtedy? Pierwszą fazę zrobić szybko tym? No, dziabnął mnie mocno. Czemu teraz na mele wchodzi? Stał cały czas w miejscu i się nie ruszał, a nagle teraz na mele podchodzi, napierdala mnie. Masz te ataki takie, nie wiem, takie zdealowane, że nie już tak się zamachniesz, jakby tam je opierdolnąć, ale jeszcze... pierdolnę cię za 2 sekundy, nie? Tak... Czeka z tym atakiem. Kurwa, spierdolaj! Mieć ujebany. Nie wiem, no kurwa, ale mnie denerwuje już to. Nagle mu się jakiś pattern, nie wiem, zmienił i teraz główna mele wchodzi nagle. Nie, chyba, że tak po prostu kostką zalosowało wtedy, że robiłem go 7 razy i chłop ani razu w mele nie wchodził. No i co to kurwa jest? Nie wiem, kurwa. Nie wiem, nie rozumiem tego po prostu, kurwa, jak się to dodżuje. Bo po prostu rzuca na mnie, kurwa, pluje na mnie i nie wiem. To w ogóle dodżuwalne? Czy jak po prostu dojdzie do pewnego motywu krwawienia, to jest po prostu chuj. Nie wiem, czy ja mam tu czegoś używać, jakieś antykrwawienie? Nie używałem nigdy czegoś takiego, to chuj wie, skąd mam to w ogóle wziąć. No i patrz, kurwa, jak podchodzi śmieć.
wyjeba. Nie, no wyjebałem się, no mam już full krwawienia. No, ja straciłem kurwa całe HP. Klękaj, kurwo, jebana. Nie, kurwa. Nie mam już potek chyba. No i mi zajebie, nie? Kurwa! No i chuj! No! Ja pierdolę, jakbym się siochnął jeszcze. Może go zajebać mógł, nie? Nie wiem, co jest lepsze. Może nawet i to jest lepsze. Tylko to wymaga bliższego range'a, nie? A ta pierwsza faza jest taka pierdolnięta trochę. Pierdolę, nie wiem. Najebałem, bo nie wiedziałem, czy tu coś nie zahaczy. Chciałem się skupiać na nim, na otoczeniu, a nie na tym, czy on leci we mnie. O. Jeszcze tak spróbuję, bo tak nie próbowałem. Ale wyjebie, nie hita. No i mi zajebie? Nie? No ale wyszło i tak gorzej. Przeżyję? Nie. Kurwa, no chciałem... No nie może być tak, że ja muszę ładować 3 poty na pierwszej fazie. Pierwsza faza ma być max z jedną potą, a nie, że ja... Nie mogę dostać od niego hita w pierwszej fazie, bo ta druga jest na tyle pojebana, że na tej drugiej fazie to mi jeszcze braknie tych potionów. Musi tutaj pójść po prostu... Wszystko ale z klaru. Jest jak na razie 2000 dipsa. Myślałem, że... Kurwa, nie widziałem go i
A, szkoda, bo szczerze myślałem, że jestem dosłownie cały czas, odkąd bił drugą fazę, myślałem, że jestem dosłownie jeden hit od Staggera. Naprawdę, nie wiem, czy tu widać gdzieś Stagger na mobach, albo nie wiem po jakiej ilości hitów jest Stagger, ale szczerze... Pierdolę, dosłownie jak leciał we mnie, nacisnąłem klawisz 3 razy, tak? Napierdalałem tego dodge'a. I gdzie jest ten kurwa dodge? Moja postać waliła konia? W porównaniu do Sekiro, naprawdę ja się w tej grze tak wkurwiam, bo to jest taki kurwa delay, nie? I ja zdążę kliknąć ten przycisk kurwa 16 razy, postać jeszcze dodge'a nie robi. Czy mi powiesz, że to jest kurwa normalne i że to jest, nie wiem... A, bo tak jest w Soulsach, musisz się nauczyć. Nie, kurwa, to jest... Reakcja powinna być natychmiastowa, naciskam przycisk, kurwa, i leci, a nie... Zajebany, kurwa, szmato jebana. Pierdalaj mnie, śmieciu. Kurwa, no i z chuja to krwawienie wybuchło. Ale jest dobry motyw, no jest dobry motyw z tym, z tą pracą. Bardzo dobry motyw z tą pracą, tylko no... Wydałby się... Jeszcze raz, chuj, zaraz skrwawienie, dokładnie, kurwa! Nie da się przed tym uciec z kurwysynem zajebanym. Muszę zmienić, bo nie korzystam z tego, muszę zmienić. Nie korzystam z tego. Tylko na co? Na jakieś znacząco zwiększa maksymalną liczbę pierzy, zwiększa przywracane pierzy przez butelkę. To mi daje. Nie, to mi tak daje, no tak. To mi dużo daje. Czy 100 HP w tej grze to dużo? No lepsze już to albo mana. 30 many więcej. A ile kosztuje ten pelek? To ja teraz korzystam. O, to jest jedno użycie, to w sumie whatever.
To niby, to zwiększa niby, ale to też zwiększa obrażenia. To są obrażenia magiczne, te co ja od niego dostaję. Jeszcze tego właśnie nie wiem. I co mam na tym? Inteligencję zwiększa. Spierdala z tą inteligencją. Trzeba tu coś innego wrzucić. Inteligencja tu już mi nic nie daje. To 5 inta mi daje 5 dipsa, nie? Trzeba cokolwiek innego. Czy przypadłości to jest to krwawienie na przykład? Taki magiczne święty. No to to już jest ciekawsze, nie? Postawy ładowane ataki. Albo spróbować, ale no to wtedy nie, zobaczymy tak. Czyli większy stagger. I zobaczymy, jak ten stagger zadziała. Teraz potrzebuję, nie wiem, 3 hitów? A może na drugą fazę sobie ten stagger zostawię? Albo wiem, kiedy ten stagger. I da się przerwać mu. Czy da mu się przerwać? Stagger odpalić potę po pierwszym stagerze. Nie przeżyję tego. Kurwa! Pytanie, czy da się tę fazę, czy da się te krwawienia przerwać? Mam taki pomysł, może nie tak zrobimy. Pierwszą fazę zrobić z Night Komety. Jak go zbiję już wystarczająco, to wtedy przełączyć na proce. Zmienić rózgę oczywiście szybko i go zacząć napierdalać w opór. Tylko muszę zobaczyć, przy jakim on i ile hitów potrzebuje zadać. No leci. Kurwa mać, no. Here we go again. Chuja. Pierdolę. Z tym to nie wychodzi, bo tutaj brakuje tego stagera, szczerze. Brakuje tego stagera. No proca i ten stager to jest jednak. Ja może jestem w stanie użyć jakiegoś lepszego spela na niego, który stagger bije. Albo który szybciej. Jak ja mam tu spele? Pamiętaj zaklęcia.
sumie mógłbym Terra Magiki używać też, nie? Tego, to mógłbym w ogóle wywalić, to mógłbym wywalić na niego, to... No pokaż mi te spele, jak to wygląda. To się miarę szybko kastuje, a to? A to jest takie... Czy to leci w jeden target? Czy to po prostu jest tak, że... Ja kastuję to na tego ziomka, a to leci w 10 targetów? Zajebiście. Chujowe są te spele chyba. Test do kitu. No, nie tak. Chciałem więcej info o tym przeczytać. I się pomyliłem. Usuń, zmień widok. O. Cześć, bo to się ładuje. Ty, to może zerkniemy, jaki to ma damage, to. Tego jeszcze chyba nie zmieniłem. Znacząco zwiększa maksymalny DPS. Teoretycznie tu by mogło być nawet dobre to. Bo... No na początku szybko przejdę pierwszą fazę, nie? Szybko przejdę pierwszą, no ewentualnie nawet to mogło być, ale tylko że to mi mocno zmniejsza HP, nie? Czy ja chcę na tym ziomku HP sobie zmniejszać? No, przetestujmy tak. Nie jest za ciekawe. Chyba nie nabija w ogóle Staggera. No. Ten spelek do wyjebania jest. Lepem. Niestety.
Wyjebaniana. Zwinienie, zapęte zaklęcie to... Tylko problem jest taki, że ja bym chciał jednak ten stagger mieć, nie? Ja bym chciał ten stagger. Przełamywanie postawy. Nie wiem, czy to w ogóle działa. Ładowane ataki. Ja nie korzystam z ładowanych ataków teraz. Bo... bo tego nie da się ładować, nie? Ładowanie zwiększa siłę. No właśnie, ładowanie zwiększa siłę. Testujemy kilka spelków na nim. Chociaż nie wiem, czy akurat ten ostatni to w ogóle Worf będzie, ale no... Chcę z kometą spróbować. Chyba nie zwiększa, nie? To niewidzialność. Nie mam chyba czegoś, co zwiększa. Strzały komety akurat, ale... Zajebienie. Nie, nie, dobra.
wyjebania, to nie ma nic od razu. Nie, 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 proca. Proca, tylko trzeba dobry buildik pod procę. Chyba nie, nie w ogóle... Nie powinienem chyba... Powinienem zmienić... ten stagger. Ten stagger jest do wyjebania. Stagger jak siądzie, to siądzie. I ten stagger wydaje mi się, że trwa bardzo krótko. Więc zmniejszaj niesamowity elixir. Neguję część obrażeń. Powyżej... Ten jest bardzo niski. Powalamy w ogóle, bo to nie będzie nam potrzebne. Telki. Myślę, że można spokojnie tak rozdać. No i tu mam dylemat. Bo tu naprawdę no nie ma... No tu naprawdę nie mam nic, co bym... To jest aż niesamowite. Nie, aż bym poszedł na jakąś nową wiki sobie zobaczyć... Czy jest cokolwiek... Od maga? Innego? Coś, co jest jakkolwiek, nie wiem, usable? By tak to ująć? I pod czym to będzie? Upgrades? Secret Flask? Gdzie mogę znaleźć do mieszania eliksirów info? Temy po prostu może? Konsumable?
Albo... A, jest. Crystal Tiry. Dobra, są. I dobra. I zobaczmy sobie to z DLC, a jak są normalne. Dobra, mam tak. HP, HP, HP. P, stamina, stamina, strength, strength, faith. Negację mam. Voice, magic damage, tak, akurat mam fire, lightning, holy, stance, black break, ładowane ataki, equip load, dodge roll, HP, HP. Damage received it. O, konwertuje damage taken na HP. Ciekawe. Negacja FP. Co? Ale to chyba mi się tak średnio przyda, szczerze mówiąc. Tak, że niby tutaj jest jakiś boss w ogóle. O, przy tym. Że tu się coś respi. Nie, to byłem, się w sumie nic nie respiło, tylko nie wiem, którędy tam przeskoczyć teraz. Ja chyba mogę stąd, nie? Nie, mówi mi, że to jest pod ziemią, jakby się zeżygałem, jak jeszcze będę musiał teraz do góry iść. Ja pierdolę. Teraz do góry. Gdzie tu jest ta dźwigienka? No, już myślałem, że nie zadziała. Ale jednak. Ale wydaje mi się, że ten boss się mi tam nie zrespi chyba. No raczej obstawiałbym, że on się nie zrespi. Jak mi się nie zrespił przez tam wcześniejsze motywy, to... O kurwa. Nie wiem, lanterna sobie użyć. Nie, zgiń, błagam. Dobra. No i jestem tu. O! Ty, respi się. Kurwa, nie. Co to jest? To nie to.
Ty. Biła. Ciekawe. Czekaj, nie tu. Tutaj. Dobra, jestem ready. Ja chyba wiem, o co chodzi. Ja muszę w ogóle użyć tego chyba na samym początku fajta. No nie, zobaczymy. Czy mi to teraz zada damage? Zdodziewałem, ja trzymałem gałkę cały czas do tyłu, ale obróciło mi, jak on we mnie leciał. Ja trzymałem cały czas gałkę do tyłu i dodziewałem do tyłu. Tam był moment taki, że ja zdodziewałem w niego, bo on przelatywał nade mną i on był za mną. Ale trzymając gałkę do tyłu, nagle się okazało, że się jeszcze się nie obróciłem, a już on był za mną i postać
zaczęła łapać to, że ja trzymając zegarkę do tyłu, tak naprawdę ja się zaraz obrócę, więc zaraz się obrócę, więc zaraz mój tył będzie przodem, pomimo tego, że to nie było widoczne jeszcze na ekranie, to już postać zareagowała i zderzowała do tyłu, nie wiem. Nie wiem, czy chyba nie tym lepiej, więcej deepses. Wyjebane. Daj mi chuju jebany, potem użyć skurwysynu pierdolony, no. Czy to zaliczy mi? Proszę, powiedz, że zaliczy. No nie, no kurwa. No najebałem go przecież. Ja pierdolę. Znowu to samo, do chuja. Proszę zalicz, no zalicz. No Wiktory. Kurwa. Znowu, drugi raz to samo, no. Ja pierdolę. Pamiętam, że raz tak miałem, to zaliczyło mi bossa. Tutaj kurwa nie. Proszę. Nie mam kurwa many, no ładuj te many, chuj. Żyje.
coming of our dynasty. Koniec? Trzy razy musiałem go zabić, nie? Trzy razy. Ej, idealnie godzinę mi to zajęło. W sensie to jakby stream, bo widzę po streamie, że idealnie godzinę. Równo mam godzinę. O, ty ściomek. Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. Touch the way to the realm of my compact like us, if you can find. Come now. Touch the withered arm, I will not be far behind. Come now. Touch the withered arm, I will not be far behind. Nie ma tu jakichś itemów czy coś? No proca na bossów. Totalnie broken. Te stagery naprawdę, no. Tak robi robotę. Robi robotę. Nie, no, więc... Maso myślane troszkę, ale... Dobra, no nic tu nie ma, można chyba... A właśnie, najpierw duszyczki wydamy. 420 tysięcy dusz? Czy to nie jest trochę dużo? No, to są cztery poziomy. Cztery poziomy dostałem i teraz... No i teraz właśnie... No i chyba dalej będę witalność cisnął i umysł. Tylko no właśnie nie wiem. Ja bym chciał damage zwiększyć jakoś, ale no już się kurczę, już się nie da, już to daje... Siła obrony. To mi... O, dwa punkty dają mi jeden obrażeń. No to wiadomo, że dużo bardziej efektywnym będzie danie w manę, bo ta mana mi się faktycznie może przydać. Czy takie HP? 1500 HP. No to ja bym powiedział, że biorę w ciemno, nie? Niby to nie jest jakoś super dużo, to jest 50 HP, no ale... Czym dalej w las... Tutaj 26... Dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem. Tu daje 26 znowu. No to HP jest spoko, HP możemy dać. I umysł. I 112 tysięcy potrzebuje na... I teraz tak. Ile dokładnie potrzebuję? A 112, kurwa, nie 120. Się uroiło, że 120. No, tak, w 7000 to żadna strata. Teraz można to wywalić. No i dalej jestem w motywie, w którym...
nic mi tutaj za bardzo nie... No nie, no nic mi tutaj za bardzo nie ten, nie, nie robi roboty, no. To tylko klątwę zdejmuje, czy to jest po prostu typowy podbossa. Ale nie, no to? To totalnie zmieniło oblicze tego bossa. Jak ja mogłem atakować podczas jego ataków, tych jak on tam... Ten krew tam wysysał czy coś. Na tak robisz, tam nabija na mnie te staki, nabił na mnie staki i potem te trzy hity robi. Totalny game changer, że nie muszę się potować, nie przerywa mi autoataków i mogę cały czas bić z procy. Przez co przybliżam się do kolejnego stagera, on się transformuje. No jest. Albo wytrzymałość pod energię, żeby mieć więcej energii. No, to też jest jakiś motyw, wytrzymałość zwiększyć. Czekaj, czym jest to Królestwo Cieni, to jest DLC? Czekaj, Elden Ring, how to enter DLC. In this video I'm going to give you a quick rundown of what is supposed to happen. There's a character standing here. Go ahead. The story, as well as mobile to Bird Tree DLC. The map you will have to actually... No to nie, nie, go no to... ahead. Ja tego jeszcze nie chcę, to nie. To zrobimy, jak zrobimy wszystko inne dopiero. Tutaj, w takim razie tutaj nic nie tykamy. Bo to jest wejście do DLC. To może sięgniemy po... Może sięgniemy tutaj po kolegę. Że mam bardzo mało manu.
kurwa. O, tutaj, oj, nie, nie, problem z maną. Problem z maną. Oj, problem z maną tutaj. No, oj, tutaj solidny problem z maną się pojawił. No, nie zrobiłbym go. O kurwa, no. Tutaj bym go nie zrobił, tutaj... Nie wiem, czy nawet dwóch... Aj, tutaj jest bardzo, bardzo blisko tutaj jest, no. Tutaj jest bardzo blisko pod kątem i HP. I nie wiem, czy to... Nie wywalić za coś innego właśnie, tylko za co? Albo... Pięć to mniej HP, ale to HP będzie, no nie, wydaje mi się, że tak będzie git też. Ej, no bo tak pięknie, nie? Pierwsza próba. No myślę, że jestem w stanie zrobić tego bossa, ale... Z drugiej strony mógłbym tego też używać jako podki pod HP, nie tylko pod boost damage'a, nie? Są tu jeszcze jakieś... Irsy, czy ja mam praktycznie wszystkie?
Jest chyba z 30 ich, tak, na przykład. Ile tu mam? 2, 4, 6, 7, 8. To brakuje mi tam 5, nie? Ale to też, ja nie widziałem tu nic takiego pod... Mógłbym jakąś redukcję dipsa z drugiej strony. Coś takiego. Ile to trwa? No negacja dipsa w sumie i takie braindeadowe napierdalanie. Coś się tutaj w tym też kryje, nie? Pytanie, ile to tej negacji daje? Cały czas, nie? Cały czas jest, no. Ej, długo to trwa. Chyba, że ja muszę... Chyba, że to trwa po prostu do motywu, aż się nie wyczerpie bonus. Bo to też może tak być. Zaraz zerkniemy. Czemu on zastosował ten atak, że ziemię podburza? Czemu to zastosował? Skurwysyn jebany, czyż ten atak mnie tak... On mnie tak wkurwia, bo mnie one-shotuje praktycznie. Tak czy siak, nie wiem, czy mi się to podoba. No niby dużo znegowało, nie? Niby znegowało w opór tych obrażeń. Negacja wszystkich obrażeń. To jest jakaś odporność leczy.
ta negacja to tak... Wypluł mnie jak... Nie wiem, kurwa. Pierdoli mnie ta negacja. O co chodzi, kurwa, z tą trucizną? Nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę grać tę negację. Nie wiem, na ile to działa na przykład też. Nie wiem, czy to się nie tyczy jakichś obrażeń fizycznych czy coś. Trzy poty. Nie wiem, czy z tym nie lepiej. Nie zdodżowałem. A miałem jeszcze 3 pot i 2 na manę. Wywalenia.
No nie wiem, no chyba po prostu taki defens, nie? Kurczę, no chciałem coś podofensywnego, ale... Coś po prostu pod damage, no ale nie bije z ognia, nie bije z błyskawic. Świętych też nie używam. Chciałbym zagrać pod 9 potek, ale... i być 5 na manę. Też nie wiem, czy 5 na manę mi starczy, szczerze. Tak naprawdę całkiem szczerze. Gramy tak. Co to do chuja miało być? Ja pierdolę, co się kurwa dzieje na tej fazie tutaj nagle? Czemu wcześniej nie było takiego... Nie wiem, kurwa, jakieś dusze teraz skastował. Nie, ten boss wydaje mi się totalnie popierdolony, naprawdę. Bez kapy. O ile już ta pierwsza, tę pierwszą fazę rozkminiłem. Okej, jest znośna. Hmm.
I właśnie szkoda, że jak byłem na tym motywie, to nie zerknąłem, czy 6 potek to będzie enough. Wydaje mi się, że będzie enough. No, to jest ciężkie. Zrespiła się tu może ta babeczka w końcu, ta nie wiem, ta wężowa, ta córka, czy ona gdzieś poszła w dziedz i nie ma jej już nigdzie. Nie ma jej już chyba nigdzie. Ja robiłem na przykład to wieczne więzienie? Raczej go nie robiłem. Mana i energia. Jakbym miał więcej many i energii, że nie musiałbym potować. No, to było coś. Więcej many i więcej energii, żeby nie potować. Tej many śmiesznej. 75 tysięcy, prawie level. Potrzebuję na level teraz, gdzie mogę sprawdzić. 14, 25 koła. Nie, 40 prawie. 25 to do setki i jeszcze 15. Tu. Ty, a może... Co to robi? To pytanie, co to już zupełnie po co? A i dostałem jeszcze jakiś wielki run. Chyba tak? Nie mam nic. Hmm.
Może ja to dostałem? Jakiś taki run? Mi się pomyliło. Przeużyć tak, dwóch takich. Raz do setki zaokrągliłem. I jeszcze 14 tysięcy. Mamy dwóch takich. To mi da wytrzymałość, energię. Oj, tej energii to tak solidnie. Ja mam trzeci oręż jakiś założony? Wydaje się, że co? Ja się zastanawiam przez chwilę, czy gdzieś jakiegoś bossa tu jeszcze. Nie, ja tutaj te bossy to czyściłem. Potem jedno, co mi zostało, to tutaj nie zwiedziłem w ogóle tego bossa. No i tutaj pewno coś jeszcze jest, nie? Jedno. Takie. Było słychać? No tak, chyba zrezonowało. Albo raczej może nie tyle bardziej zrezonowało, co... Ale chyba jednak... Ta rózga lepsza. Ten damage jednak jest widoczny. Jeszcze jak ja go zwiększę pod kom... Tym na przykład... To z tym jakby no... Ta mnie interesuje. Wydaje mi się, że jakby móc jej używać, to ona się skaluje od dwóch rzeczy, nie? Zobaczymy, na ile mogę ją ulepszyć.
maksymalnie, ile mam tych kamyczków śmiesznych. Ja właśnie, bo zabiłem tego bossa. To był on? Nie. O, pan krwi. Ucznia. Mech. Potrzebuję jeszcze jeden kamień siódemka. Ale potem ósemek i tak nie mam. I nie mam... A, dobra. Ósemki i siódemki. Na jakim to jest poziomie? Dwadzieścia aktualnie. To do 21 i potem już tylko ustrzeli jedna siódemka i reszta w opór ósemek. No i jakiś respek, żeby zobaczyć ile mi to dipsa finalnie, bo wydaje mi się, że będzie lepsza niż to, nie? Będzie lepsza niż to. Raczej ta. Bo teraz ten damage się nie pokazuje, bo nie mam wiary, nie? Musiałbym mieć wiarę na 18 punktów. I ogólnie jakby wyskalować, bo to się będzie skalowało z... To się skaluje z... inteligencją i siłą. To się skaluje z siłą, inteligencją. Nawet ze zręcznością skaluje. Tu się skaluje wiara int na A, nie na S, na A, ale z dwóch typów. Z czego wiara niby jest przewodnim, tak? Bo... Kostur Księcia Śmierci. O, jest, nawet mam. O, i teraz tak. Jest tutaj jakiś tabelka z dipsem tego. No nie ma. Zerknijmy sobie na YouTube'ka. Greens
of the staff Elden Ring. Plus 25. So, I mentioned in my... Dobra. On ma na plus 25 i mu daje 307 dipsa? Ma wiarę i inta. Widzisz? 400 ile ma? Czekaj, 80 int na... A, bo to 307, ale on chyba nie wylewelował postaci. Teraz leveluje, dodał 80 na 80. Ja pierdolę, to więcej bije niż to. No i nie wpierdziela tyle many. O. No tylko, że 20 więcej na skalowaniu. 22 dokładnie. Wymaga 80 leveli, nie? 80 w wiary. To nie jest takie proste. Gdybym ja teraz chciał 80 w wiary, no to 2 punkty chyba z siły bym mógł zabrać. No i tyle. To jest bardzo late game'owa ta... Ten staw jest bardzo late game'owy. Jest taki late game'owy, że... My fellow Elden Death. Chłopleczka dwa 320 dipsa na tym stawie. I ma 60 wiary, 60 inta. 320, a przypomnijmy ile ja mam tu? Kurwa, 413. Ja nie wiem, czy ten staff jest taki worth. A czy on jest worth na pewno, jak talnego Glass Cannona się zrobi pod 80-80, ale... No, ale to ciężko, nie? Nie, no to musiałbym mieć jeszcze z 20 poziomów. O. A ty tak nie wiem, czy jest warto grać Prince of Death Staffa. Na taki turbo late game, na taki jakbyśmy, nie wiem, infinite level mieli i po prostu mieli wszędzie 80. Na przykład mielibyśmy, nie wiem, 80. Ale ja mówię, to jest 73 levele, nie? To tak na tym 200 poziomie można by powiedzieć sobie, no, mogę sobie na to pozwolić. Bo skasowalibyśmy 2 punkty z siły. Na 200 jest taka rózga pod 200 poziom, czyli no nie opłacało się jej ulepszyć, szczerze mówiąc.
No nie, powiem, że wymaksowałbym trochę punktów w energię. Trochę bym punktów w energię wrzucił. Dobra, nie będę zanudzał, bo nie będę już ten, chciałem sobie tak pomyśleć trochę, jaki build, co i jak, ale na tym kończę, bo już jest po 12 też będę zaraz szedł spać, coś tam pochilluję i właśnie, jutro jest dzień, w którym już się do pracy nie idzie, ale za to pracuję w niedzielę, więc aha, na 8. Także nie wiem w sumie jak jutro ze streamem, bo jutro późno wstanę. Późno wstanę i bym musiał tak w miarę od razu odpalić coś. W niedzielę już nie... Znaczy, bo wieczorem to już tak nie będzie za bardzo jak, bo trzeba w niedzielę rano wstać, także w sobotę szybko będzie trzeba iść spać. No nic, dobra. Kończę tego, koniec to biadolenia, kończę, elo, siema, jo.